Wystawa Poza Centrum prezentuje sztukę olsztyńskiego środowiska plastycznego od 1945 roku po współczesność. Przyjęta została taka perspektywa, że pokazujemy pracę artystów, które powstały tuż po ich przyjeździe do Olsztyna. Pozwala to na takie całościowe spojrzenie i przyjrzenie się tej twórczości, bo umieszczenie jej w jednej przestrzeni pozwala na ocenę i analizę dokonań artystów w tym właśnie czasie. Artyści, którzy przyjeżdżali do Olsztyna po 1945 roku, byli młodymi, często jeszcze niedoświadczonymi tuż po akademii ludźmi, którzy w swojej twórczości te akademickie wpływy bardzo intensywnie ujawniali i dopiero późniejsza ich twórczość nosiła większe rysy indywidualizmu, a dalej to całkowite już uwolnienie się od wpływu swoich akademików. Warto wspomnieć o tym, że duży wpływ na rozwój sztuki i olsztyńskiego środowiska plastycznego miała sama historia regionu i miasta. Historia, do której ze względów politycznych nie było odwołania. Nie było odwołania do tradycji tego regionu i miasta, nie było odwołania w związku z tym, nie było odwołania i nie było kontynuacji, bo jakby nie było do czego się odnosić. To swoista taka ziemia niczyja była całkowicie do zaanektowania przez tych, którzy tutaj przyjeżdżali. Zawsze mówiąc o środowisku olsztyńskim i o jego początkach, nawiązujemy oczywiście do postaci, do twórczości Hieronima Skurbskiego, ale chciałam na samym początku wspomnieć o dwójce artystów, którzy działali o wiele wcześniej, ale związani byli z Olsztynem i dzięki ich twórczości miasto na tym polu artystycznym żyło i było wymieniane. Myślę o Antonim Blanku, urodzonym w Olsztynie, który wyjechał stąd jako kilkunastoletni chłopak, nigdy już jako artysta, dojrzały artysta z pozycją nie wrócił. Po studiach za granicą przyjechał do Warszawy i od właściwie 1815 roku mieszkał i pracował w Warszawie. Był portrecistą, portretował postaci życia towarzyskiego stolicy. Tu mamy przykład takiego właśnie malarstwa. Drugą artystką związaną z Olsztynem, której twórczość była w swoim czasie bardzo ważna, była Frida Stromberg, malarka, która pracowała tutaj 27 lat, przyjechała na krótko, została tak długo. Bo ukończywszy studia i zrobiwszy także kursy pedagogiczne, została skierowana tutaj do pracy. Pracowała jako nauczycielka wychowania plastycznego w dawnym żeńskim gimnazjum i jednocześnie w swojej pracowni prowadziła kursy malarskie dla dziewcząt. Bardzo szybko się tutaj zaaklimatyzowała, weszła w środowisko mieszczan, którzy poczytywali sobie za niezwykle ważne posiadanie portretu czy też pejzażu malowanego przez Fridę Stromberg. Malowała dużo, malowała szybko i jak widoczne jest tutaj na tej wystawie, umieszczała w swoich obrazach
miejskie pejzaże, co z dzisiejszego punktu widzenia jest niezwykle ważne, bo mamy wizerunek miasta Wysokiej Bramy już z architekturą, której teraz nie ma, no i to niezwykle urocze i takie intymne przedstawienie Saloniku, być może właśnie Saloniku Fridy Stromberg. Początek życia artystycznego tutaj to twórcy reprezentujący różne środowiska akademickie. To Kraków, Warszawa, ale także Łódź, w dużej mierze też Gdańsk, a później także Toruń. Niektórzy artyści tworzący początek tego środowiska przyjeżdżali tutaj niewiele wiedząc o jego historii, o jego przeszłości. Niektórzy tutaj wracali. Takim artystą, który wyjechał z Warmii i na Warmię powrócił i potem zamieszkał w Olsztynie, był Andrzej Samulowski. Andrzej Samulowski, absolwent krakowskiego ASP, studiujący w pracowniach wybitnych kolorystów, artystów, którzy mieli ogromny wpływ na tworzenie się młodej artystycznej kadry w pierwszej dekadzie po 1945 roku. Tu mamy przykład malarstwa inspirowanego pejzażem Olsztyna i to jest niezwykły przykład połączenia klasycznego pejzażu z pewną już zupełnie, z pewnym zupełnie innym myśleniem o formie, w jakim ten pejzaż zostaje przedstawiony. Tutaj mamy takie połączenie elementów realistycznych z wręcz bardzo, w sposób bardzo uproszczony i abstrakcyjny traktowanymi formami. Niezwykły pejzaż, jeden z naszych ulubionych i bardzo piękny i podkreślający tę tradycję kolorystyczną Samulowskiego. Plener tutaj też podmiejski, warmiński. Andrzej Samulowski, mimo że zamieszkał w Olsztynie, był częstym bywalcem Gieczwałdu. Tam stał jego rodzinny dom naprzeciwko Gieczwałdzkiego kościoła i te pejzaże wokół Gieczwałdu, takie pejzaże między Gieczwałdem a Ostródą, były dla niego niezwykle inspirującymi obrazami i często w swoich pracach je umieszczał, utrwalał. Pierwsze 5 lat życia artystycznego w Olsztynie to niewielu bardzo artystów. Ci, którzy się najbardziej liczyli i zapisali, to wspomniany już Hieronim Skórbski, Janina Zielińska i Jan Ilkiewicz. Jesteśmy tu blisko właśnie przy pracy Jana Ilkiewicza. To jest obraz podwójny, którego awers to gęsi, bardzo w takiej formie już zupełnie nowoczesnej, jeśli chodzi o twórczość Ilkiewicza, ujęta kompozycja z bardzo takimi zgeometryzowanymi, właściwie kubizującymi formami. I na pewno powstały wcześniej i nie potraktowane przez artystę poważnie, ale uważam, że niezwykle istotny jego autoportret, który znajdował się na rewersie tej pracy i po raz pierwszy pokazany jest w ten właśnie sposób obraz Ilkiewicza. Nie dokonywaliśmy tutaj żadnej ingerencji konserwatorskiej, nie oprawiliśmy w podwójną ramę, podkreślając też wagę tego samego autoportretu. Nie usunęliśmy naklejek ani tych takich spływających z pędzla
plam, bo ta praca była już dla Ilkiewicza nieistotna. Pokazujemy ją w taki sposób, w jaki zachowała się. Uważam tę pracę za niezwykłą, za szalenie ciekawą, także wśród portretowej twórczości Ilkiewicza. On malował głównie portrety i pejzaże, także te gęsi są dosyć takim oryginalnym wątkiem w jego malarstwie. No a wśród portretów ten autoportret jest naprawdę czymś zupełnie niezwykłym. Tuż obok śpiąca Juliana Dadleza, również bardzo ważnej postaci. Dadles przyjechał już na początku lat 50. do Olsztyna, ale był bardzo ważną osobą. Był pierwszym dyrektorem Olsztyńskiego Biura Wystaw Artystycznych. A co może ważniejsze, niezwykle lubianym w środowisku artystycznym człowiekiem, bardzo, bardzo takim ciepłym i oddanym młodym artystom, przez których nazywany był tatką. Także ważna postać z niezwykłym obrazem wśród całej gamy portretów i martwych natur Juliana Dadleza, które znajdują się w zbiorach. Ten obraz jest wyjątkowy i pod względem formalnym, a także pewnego klimatu, nastroju, który odczuwamy, patrząc na tę postać śpiącej kobiety. Prawdopodobnie żony artysty, ale pojawiają się głosy, że może być też to ktoś inny. Te pierwsze lata, właściwie te pierwsze dwie dekady od 1945 roku uważam za najważniejsze w całym tym procesie tworzenia się środowiska artystycznego, bo wtedy artyści przyjeżdżający do Olsztyna mieli niezwykłą rolę do spełnienia. Oni właściwie zrobili coś, co usytuowało sztukę w przestrzeni miasta i pokazało, jak duży wpływ sztuka na kształtowanie miasta, na wygląd miasta, na to, co się w nim dzieje też w przestrzeniach zamkniętych, jak wielki wpływ sztuka na to ma. Tutaj proszę spojrzeć, są dwa obrazy Mieczysława Romańczuka, jego Martwa natura i portret żony. Dwa obrazy odmiennie właściwie malowane, a ta Martwa natura nosi naprawdę, proszę mi wierzyć, ogromne znamiona Kiejstuta Bereźnickiego, osoby artysty, w którego pracowni studiował Romańczuk. To jest pokazanie, jak właśnie szkoła, w tym przypadku Szkoła Gdańska, jaki wpływ ma szkoła na twórczość artystów. Czasami jest tak, że wystarczy spojrzeć na pracę, a już można wyciągnąć wniosek, z jakiej szkoły się wywodzi artysta. Mówimy o tych początkach, to także nie tylko malarstwo, to także grafika. Tutaj wspaniały przykład pracy graficznej Marii Szymańskiej, która również przyjechała do Olsztyna w latach 50. i bardzo
dużo pracowała, bardzo dużo wykonywała grafik, ale była też malarką i projektowała z grafita. To jest niesamowite zjawisko w architekturze, jakby w pejzażu artystycznym Olsztyna. Z grafita, które zdobiły staromiejskie kamienice, są czymś wyjątkowym także na skalę ogólnopolską. Spójrzmy teraz na plakat. Który choć taką jest skromną pracą, to w kontekście tej wystawy niezwykle istotną. Właściwie bardziej może pełni rolę zabytku historycznego niż dzieła sztuki, bo jest to plakat do pierwszej wystawy, która w 1946 roku została otwarta w sali malinowej Teatru Jaracza. To była wystawa, na której swoje prace pokazali Hieronim Skurbski, Jan Ilkiewicz i właśnie Janina Zielińska, autorka tego plakatu. On się odbywał w ramach godów wiosennych. To jest też taka impreza, takie wydarzenie, z którym mamy do czynienia także współcześnie. I nawiązywał do tradycji ludowej, bo to było ważne i jedyne odniesienie, które można było tutaj do przeszłości stosować, ale proszę zobaczyć, też w ten plakat wpisany jest znak rodła. Tu bardzo też ważna praca, wczesna praca Bogdana Stefanowa. I kiedy mówię o tym, że prace olsztyńskich artystów, ich wczesne prace tak bardzo różnią się od tego, co powstawało później, mam między innymi na myśli tego artysta, oczywiście innych też, ale tego również, jakkolwiek, kiedy by się ustawiło tutaj również jego późne prace, to te korzenie są widoczne. Jakkolwiek ta jest zupełnie wyjątkowa. Wśród olsztyńskich artystów nie było wielu twórców, którzy przebijali się na ogólnopolski rynek sztuki, ale warto w tym kontekście wspomnieć o Henryku Mączkowskim. Henryku Mączkowskim, który był niezwykle ciekawym zjawiskiem na olsztyńskiej scenie artystycznym i którego oryginalność, jego warsztat, jego sposób malowania, jego podejście do obrazu, do materii obrazu, do tematyki do tej pory budzą niezwykłe zainteresowanie, a także zachwyt. Tutaj chociaż najbardziej znane i popularne, takie wykorzystywane często też w reprodukcjach, są jego mazurskie, takie widoki mazurskich wiosek, to wybrałam obraz nieczęsto pokazywany, ale świadczący o też pewnej oryginalności, będący takim symbolicznym przekazem Mączkowskiego, ten upadający ptak, o którym bardzo często mówią nam zwiedzający, że powinniśmy go przewiesić, bo wisi do góry nogami. I tutaj wreszcie dwie prace Hieronima Skurbskiego, artysty, ale też bardzo ważnej postaci w życiu artystycznym, co najmniej trzech, jak nie czterech dekad po 1945 roku. Widzimy taką bardzo jeszcze akademicką kompozycję, odbiegającą nieco od tego, do czego nas w swojej późniejszej twórczości przyzwyczaił Hieronim Skurbski. Martwa natura z rzeźbą barokową, ale wybrałam ją na tę wystawę,
z tego powodu, że jest to pierwsza praca, którą Hieronim Skórbski namalował po przyjeździe do Olsztyna w 1945 roku. I to jest praca, która powstała na zamku, ponieważ Hieronim Skórbski jako kierownik, a potem dyrektor muzeum mieszkał w olsztyńskim zamku i ta martwa natura wykorzystuje barokową rzeźbę, która w tej chwili znajduje się w zbiorach działu sztuki dawnej, a ten wazon w zbiorach działu historii i etnografii. Towarzyszy jej maleńka, kameralna, niezwykle grafika. W tym czasie Hieronim Skórbski właśnie takie prace graficzne wykonywał. Pokazuje ją też dlatego, że w latach 60. artysta całkowicie od tej techniki odszedł i ciekawe jest właśnie pokazanie też tego zderzenia wątku tej martwej natury z amorem pokazanej w tych dwóch technikach, graficznej i malarskiej. Mówiąc o artystach, którzy mieli ogromny wpływ na to życie miasta, na wygląd miasta, jego też instytucji kultury, ale nie tylko. Myślę o Marii i Ryszardzie Wachowskich, którzy wykonywali projekty do wnętrz, projekty mozaikowe o niezwykle takim artystycznym rysie. Tutaj możemy zobaczyć projekt do wystroju Teatru Czerwony Kapturek, tego starego, nie tego, do którego dzisiaj chodzimy. Także to były wnętrza sklepów, kawiarni. Możemy zobaczyć na niewielkich powierzchniach wykonane przez nich techniką mozaiki projekty. Same projekty już są niezwykłe i wskazują na ogromną wyobraźnię i niezwykłą precyzję w wykonaniu obojga artystów.